Czasem dziwne rzeczy chodzą mi po głowie, więc usiądź, bo Rafi teraz bajkę ci opowie. Tym razem nie będzie to bajka typowa z happy endem, lecz nie opowiedzenie wam jej byłoby błędem. Między piekłem a niebem od zawsze były wojny, ale dla ludzi los był wyjątkowo hojny. Bo dacie bliżej nieznanej pewnego dnia zszedł na ziemię anioł, by na niej zbadać, czy wszystko gra. Ile dobra, ile zła, czy jest tak, jak być powinno? Czy być dobrym jest rzeczą naturalną, czy też dziwną? Bóg palcem kiwnął i zesłał swego sługę, by zobaczył, co dzieje się na ziemi z jego ludem. I zobaczył, a czegoś takiego nie widział nigdy. Diabły żerujące na podłożu ludzkiej krzywdy, więc zamilkły ptaki, pochyliły się drzewa. Anioł wzniósł oczy do góry i zaczął śpiewać. Boże, mówić mi wstyd, Boże, mówić mi źle się tutaj dzieje, to zbyt wiele. Nawet diabłu brak słów, nie ma wpływu na nic już. Człowiek przestał wierzyć w boski plan. Jego zejście na ziemię narobiłoby szumu, więc skrzydła gniót pod płaszczem, by nie wyróżniać się z tłumu. Przemieszczał się wśród ludzi niczego nieświadomych i na każdym kroku powoli gasł nadziei płomyk. Chodził i patrzył i nie wierzył w to, co widzi. Miejsca, w których autentycznie za ludzkość się wstydził. Człowiek z człowieka szydził pod maską obłudy, a większość cech charakteru nie przynosiło mu chluby. Arogancja, okrucieństwo, potem mściwość, ogólna znieczulica, nienawiść i chciwość. Bóg stworzył człowieka, który miał być dobrem, a anioł zauważył w jego oczach obłęd. Chciał ich ostrzec, lecz to nie było jego zadanie. Pan był ciekaw, czy człowiek sam poprawić się jest w stanie. Więc z bólem w sercu wstąpił z powrotem do nieba i tam przed tronem Boga jeszcze raz zaśpiewał, klęcząc. Boże, mówić mi wstyd, Boże, mówić mi źle się tutaj dzieje, to zbyt wiele. Nawet diabłu brak słów, nie ma wpływu na nic już. Człowiek przestał wierzyć.